Dobry wieczór, za sekundę minie godzina 22, tak z nienacka. No trochę tam utwór w audycji poprzedniej skrócił mi się, więc tak wyszło, no ale dzięki temu Zakład Patologii Dźwięku zyskuje minutę. Witamy was. Kazimierz Żolkwasa. Jana Fokow. Do godziny 24 zapraszamy na moc metalowych nowości. No i wywiad. Wywiad z Centurion, którzy już jutro będą świętować premierę swojej najnowszej epki w przeddzień tego. Porozmawiają z Zakładem Patologii Dźwięku, byście na świeżo mogli wejść. No, a ten Centurion. Tak, ten Centurion bardzo dobry, zupełnie troszkę inne oblicze, dlatego że jest wolniej i warto. Panie, nie gadaj pan, minęła właśnie 22. No to gramy, jedziemy. Dobra.
Niezły ten Helias. Tak, to znów przypomniał o sobie krakowski Helias, zespół, który dziś świętuje, w tym roku świętuje swoje 30-lecie. No to grubo. To grubo, tak jest. To ich szósty album na koncie, nazywa się Eight Cardinal Sins, czyli 8 grzechów głównych. No i ale utworów jest 12. Ale to dobrze, bo jest ostro, mocno i... Nie no, powiem, że jestem zaskoczony. Generalnie fajna okładka. Co tu jest napisane? Że Amazon to dystrybuje? Może i tak. Wydali to sami. Thrashing Madness. A, Thrashing Madness to wydało? No. O, to bardzo fajnie. Czyli generalnie jestem za ten. Może jeszcze jeden utwór? Bardzo proszę, w takim razie. We'll be right back.
Polecamy cały najnowszy album krakowskiego Helias, Eight Cardinal Sins. Dobry trash, dobrze zagrany, z fajnym wokalem. Tak, zachwycają się wokalem, poza anteną tutaj sobie rozmawialiśmy. No Helias, naprawdę zaskoczyli mnie. Eight Cardinal Sins, no to bardzo świeże, co? Tak, bardzo świeże, bo dzisiaj sama świeża muzyka. To świeże mięsko. Tak, to jest album też pierwszej świeżości. Prosto z basarni przyjechało. No nie, no to już jest ten, to już jest trochę peklowane, bo już ma z miesiąc chyba czasu. No ale to albo już... Czyli albo dobrze, nawet ze dwa. To dobrze smakuje na pewno. Tak, już jest dobrze ułożone. Tak. Najnowszy Immolation, tak żebyśmy zaraz mogli dojść już do... Centurion. Do Centurion. Utwór Lower. Tak, dobrze mi się go dzisiaj słuchało, jadąc tu do radia.
No i tak, żeby trochę przydołować. Najnowsze Immolation, zawsze dobre i smaczne. No oczywiście. Ja bardzo lubię. A nie wiem, czy byłeś dzisiaj w internecie, czy widziałeś, że pojawił się nowy utwór Morbid Angel z Stakerem. To tyle byłem dzisiaj w Morbid Angel. Byłem dzisiaj w internecie, wiem, że jest taki utwór, nie słuchałem absolutnie. No z koncertu. Właśnie, tak, jeszcze też nie słuchałem, bo cały dzień jestem poza domem. Ale jestem bardzo go ciekaw, bo dużo osób o nim pisze i podobno jest nieźle. I tak słyszałem takie różne rzeczy. Ale co grają? Techno, death metal? Czy... A nie, Stacker by sobie nie pozwolił. Nie, no właśnie o to chodzi, że... tak weszliśmy na ten temat, ale to jest bardzo ciekawe. Bo Morbid Angel podobno na tych koncertach i na tym koncercie, który będzie w B90, nie będzie grało nic z Covenanta, nic z tych... To wiem. Będą grali tylko i wyłącznie płyty z Stackerem, no i nowe utwory też, a ten nowy podobno nieźle miażdży, także jestem ciekaw. No dobrze, no to w takim razie my przejdziemy już do tego, co dzisiaj jest zdaniem głównym Zakładu Patologii Dźwięku, czyli apel, który wygłosi Centurion.
Halo, halo, czy jesteśmy, słyszymy się i czy jesteśmy na fonii, bo wizji szczęśliwie pewnie nie ma. No jesteśmy. No cześć. Witamy, wokalista, wokalista Centurion, zwany też Chlastim albo Cezarem, na antenie radia UWM FM. Tak właśnie sobie skojarzyłem, że chyba jestem już starym dziadem, bo jak nadchodzi nowy Centurion, to ja stwierdzam, a no, to już jest nowy Centurion, dobra, fajnie, jakiś czas temu był poprzedni, po czym człowiek patrzy na te Metal Archives i przypomina się, że na antenie to 5 lat temu rozmawialiśmy Zakładu Patologii Dźwięku o Surf No One, a tu 5 lat i dopiero epeczka. Nie, no to, nie to prawda. Obijaliście się. Wiesz co, mamy taki jednak chyba tryb pracy, nie spieszymy się. Wiesz, poza tym różne tam życiowe sprawy wpływają na to, jak tworzymy, jak gramy, jak powstaje cały nasz materiał. Poza tym zawsze chcemy stworzyć coś, co będzie najwyższej klasy i będzie nam odpowiadało w 100%. Nie spieszymy się nigdy, a kiedy jesteśmy gotowi, to wtedy wchodzimy do studia i po prostu staramy się wydać jak najlepszy materiał. I tak to też się właśnie schodzi. Innymi słowy, robicie to dla czystej, nieposkromionej przyjemności i nie ma to nic z tym, żeby pracować jako zespół. Nie, no oczywiście, że tak, wiesz, no od lat zespół jest, przede wszystkim jakby nie było patrzeć na to, to jest to przede wszystkim hobby, prawda? Każdy z nas pracuje normalnie, nie planujemy, żeby to był zespół, na którym będziemy zarabiać, zresztą dawno takie marzonki zostały porzucone. Nie jest to najważniejsze. Najważniejsze, żeby dobrze grać, tworzyć jak najlepszy materiał i grać świetne koncerty. No właśnie, będziecie ten. To o koncercie to pogadajmy sobie później, bo jest o czym. No ale pogadajmy o tej nowej epce. Strasznie zwarte szyki, ściśnięte pośladki i maksymalnie ostra i szybka, brutalna jazda do przodu. To prawda. Wymieniliście się z Masochistem, tak jak sobie skojarzyłem, bo mieliśmy 2 tygodnie temu wywiad z Masochistem i tam z maksymalnej szybkiej ultra jazdy zeszli na granie nie tak szybkie, a wy ultra total szybko. Ale Centuriony też zwolniły na tym nowym materiale i tam jest dużo zwolnień, to słyszę też. Zgadza się, jest dużo zwolnień. Bo trzeba przeładować magazyny. Ale wcześniej przeładowywania magazynku nie było, tylko cały czas parcie. Wiesz co, kiedyś w przeszłości inaczej patrzyliśmy na death metal, jaki mamy grać. Kiedyś liczyła się przede wszystkim sama szybkość tak naprawdę i na tym głównie opieraliśmy nasze numery. Jednakże z biegiem czasu postanowiliśmy jednak wprowadzić trochę świeżości. Wiesz, no, granie ciągle tego samego też nas troszeczkę znudziło i jednak jak się troszeczkę przewietrzy, wszystko jest inaczej. Doszło nowe inspiracje, chęć grania zupełnie nowego death metalu w naszym wydaniu. No i to się wszystko odbija. A poza tym odkryliśmy moc, że w samych zwolnieniach. Partie wolne naprawdę dodają dużo, dużo niesamowitej energii. I to właśnie chyba słychać. Zresztą Bach chyba. Na pewno to słychać. Jesteśmy pewni, że ten materiał jest niesamowity. Jest naprawdę niezła jazda do przodu. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z całego efektu. Same kompozycje, brzmienie, bardzo nas to wszystko zadowala. I jesteśmy przekonani, że materiał na pewno zadowoli wszystkich maniaków death metalu. Z tego, co słyszałem, to ten nowy materiał uważacie za taki nowy początek zespołu Centurion? Na pewno tak, na pewno, ponieważ jakby nie było, minęło już kilka lat. Odkąd nagraliśmy, stworzyliśmy Surf No One. Przez te kilka lat jednak troszeczkę się obijaliśmy. Koncertów było bardzo mało. Promocja płyty też była zawalona i z naszej strony, jak i ze strony wytwórni, która się zajmowała tym. Tym razem nie chcemy popełnić błędów z przeszłości. Po prostu jak najbardziej wykorzystać ten materiał, czas, którym teraz się ukazuje. Idziemy do przodu. Już teraz, zaraz pierwsze koncerty, za chwilę premiera płyty i idziemy do przodu. Nie ma się co oglądać za siebie. Muzyka jest
ze względu na, przepraszam za wyrażenie, ale uważam, że ponieważ jesteśmy w podobnym wieku, mogę tak powiedzieć, starodziadostwo jest bardziej przemyślana, ale jednocześnie bardziej przez to zyskuje na czytelności, no, ale teksty są jeszcze bardziej wkurzone. Co takich dziadów jak my w naszym wieku może wkurzać? Postanowiliśmy wiadomości oglądać inny temat. Obserwujemy, co się dzieje na świecie. Wiesz, poprzednia koncepcja z wszystkich tekstów zawsze dotyczyła krytyki przede wszystkim chrześcijaństwa. Klasyczna tematyka death metalowa przewijała się przez wszystkie materiały Centurion. Zabij i zjedz. Można tak powiedzieć, ale wiesz co, tym razem postanowiliśmy poruszyć bardziej tematykę, która otacza nas i cholernie nas wkurza. Chodzi o to, co się dzieje w związku z całym terroryzmem islamskim, całym tematem islamu, powiązanym z tą bezsensowną, wiesz, poprawnością polityczną, nie nazywaniem rzeczy po imieniu. To wszystko nas wkurzało od dawna i postanowiliśmy poruszyć ten temat, spojrzenie na całą tą sytuację, która się rozwija. Tak naprawdę niedaleko w nas. Tego nie ma jeszcze w Polsce, ale kto wie, czy nie będzie. Postanowiliśmy poruszyć właśnie ten temat, przekazać, co my o tym myślimy. I to jest cała właśnie koncepcja tekstowa, liryczna Extinction. No tak, rzeczywiście. Zamachy terrorystyczne są bardzo death metalowe, jest dużo urwanych rąk i nóg. To się zdarza. I jest rzeczywiście, przy okazji zamachów terrorystycznych, jest mnóstwo zabitych muzułmanów. Też trochę chrześcijan. Ale okazji. Ich jest tak dużo, że to my na tym bardziej cierpimy niż ktokolwiek. Sądzisz, że death metalowców też zabijają? Nie, no gdzie? My tylko wiesz po was. Tak, nie wiem, czy jakiś zginął. Nie wiem, jakie są preferencje muzyczne osób, które zginęły w atakach. Chodzi o to, że ostatni zginęli na koncercie Ariany Grande. Po prostu niebezpieczny jest zagrożeniem dla naszego stylu życia. Nieważne, czy jesteś metalowcem, czy jesteś chrześcijaninem, nieważne. Dla nich wszyscy jesteśmy tacy sami. Po prostu do zniszczenia. No tak. W takim razie zmiszczymy się teraz, chociaż symbolicznie, dźwiękiem i gramy Black Blasphemy z następny numer z Centurion.
Halo, halo, jesteśmy, słyszymy się? Halo, jestem. Dobrze, skoro już wiemy, że ten, że rzeczywistość dotarła do poziomu death metalu, to teraz powiedzmy, kiedy death metal dotrze do rzeczywistości, a będzie to już w tą sobotę. Jutro premiera epki, a w sobotę? Pojutrze dokładnie, dokładnie pojutrze. A, pojutrze, nie jutro. Tak, na samym koncercie, dokładnie 27 będzie możliwość nabycia fizycznie całej epki. Podczas naszego koncertu, który będziemy właśnie promować. No. Razem z Voidhanger oraz Sinis. No to zapowiada się niezmiernie ekscytująco. Szczególnie, że to w Voodoo klubie będzie jakieś chlastanie biczami. No. Tak, słyszałem o imprezach, które się tam też dzieją. Ale przypuszczam, że raczej nie. Nie tym razem. Tak, tym razem będzie... Tym razem będzie po prostu death metalowe. Ma być po prostu rzeź i ostre napieprzanie death metalowe. No i oczywiście alkoholizacja z tym związana. No to, czyli ten, czyli wszystko zgodnie z death metalowym. Z death metal... Tradycja musi być zachowana. Tak jest. Powiedz, kto będzie wydawał tą epkę, czy robicie to sami? Tym razem zdecydowaliśmy się na wydanie całkowicie własnym samplem. Wiesz, nie chcieliśmy już dłużej czekać na wydawcę. Wiesz, szukaliśmy już jakiś czas. Różnie to bywa. Jedni niezainteresowani, zainteresowani kazali czekać jeszcze długo, długo, długo. A my nie chcemy tracić następnych miesięcy, czy nawet roku. I tak już wystarczająco czasu minęło od poprzedniej płyty. Idziemy sami, wiemy co mamy robić. I jak na razie dobrze się to zapowiada. Czyli dzisiejsze czasy dają bardzo dużo możliwości zespołowi, żeby wypuścić materiał samemu, a dystrybucję tak, robicie, no robicie przez kogoś, czy też sami się zajmujecie dystrybucją? Na pewno planujemy sprzedaż, otwieramy niedługo też własny internetowy sklep. Płyta też na pewno pojawi się w różnych dystrybucjach, nad tym na razie pracujemy, ale to szczegóły będziemy o tym informować zapewne na naszym profilu, choćby na fejsie i o tym będzie wiadomo na pewno. Ale to kwestia najbliższych, myślę, że dni, tygodni. Mhm. Okładkę kto wam taką death metalowo, nie death metalową zrobił? Generalnie sama okładka, jest to tak naprawdę kadr z teledysku do Basilica of Life, który ten kadr został odpowiednio opracowany przez Likana, który opracował zresztą cały koncept Digipaka. I efekt końcowy właśnie widać na okładce. Doskonale fajnie przerobiony, oddaje świetnie klimat. No właśnie, pogadajmy chwilę o Basilica of Lies, bo to jest, teledysk, który powstał tak. Do właśnie, żeby promować tą łebkę. I co, to znaczy, że teledysk był przed okładką, tak? Przygotowany. Dokładnie tak. Zresztą okładka też, ostateczna ta wersja, to jest właśnie powstała po teledysku. Wcześniej mieliśmy dwie inne koncepcje, ale one z biegiem czasu po prostu okazywało się, że nie do końca nam odpowiada kolejna okładka. I tak naprawdę, nie wiem, to było zrządzenie, nie wiem, losu, przypadek, kiedy zdecydowaliśmy się wykorzystać właśnie kadr, odpowiednio nad nim popracować. I to był właśnie strzał w dziesiątkę. Efekt końcowy po prostu, to było to. Zobaczyliśmy, wiedzieliśmy, no, nic innego. Dokładnie to. Mm-hmm. A skąd wzięliście robale? Zoologiczny? Wędkarski? Musiałbym spytać Bigosa, bo to on zakupił, ale na pewno było to w jednym ze sklepów, prawdopodobnie dla wędkarzy. Aha, bo tam różne są te robaki, bo na przykład kiedyś pojechaliśmy na koncert i było, kolega wymyślił, że skąd wziąć krew, no... Poszedł do mięsnego i powiedział, że chce krew. Pani mu sprzedała krew gęsią mrożoną. Było to jeszcze w latach 90. No nie wiedział, że krwi tak się po prostu nie kupuje w sklepie, ale okazało się, że jednak tak. Tak, tam zdaje się, występują zresztą chyba dwa rodzaje robali w tym teledysku, jeśli dobrze pamiętam. Aha, czyli rzecz dla robalowców. Dobrze, czyli mamy tak. Ten, mamy koncert, mamy premierę, mamy...
Mamy wywiady, tu Adama ostatnio było w Void Magazine. Widzę, że i pojawiliście się w warszawskim radiu dzisiaj, jak zwykle w Zakładzie Patologii Dźwięku. Czy będą jakieś dalsze możliwości zobaczenia was na koncercie, jeśli ktoś nie dotrze w tą sobotę? Najbliższa możliwość już będzie w piątek, 2 czerwca w Opocznie, gdzie wystąpimy obok Christ Agony oraz Stillborn i Reposition. To są te dwa najbliższe koncerty już pewne. No to jak nas na Opoczno, to jest bardzo gruby koncert, powiem szczerze. No, mam nadzieję, że będzie bardzo gruby. Liczę na doskonałe show i super imprezę. Poza tym pracujemy nad następnymi koncertami. Ale to dopiero na jesieni. Już powoli tam szykują się pewne plany, tak, ale o tym będziemy informować. Na razie żeby jeszcze jest za wcześnie, żeby cokolwiek informować. Ale na pewno już mogę powiedzieć, że dzieje się więcej niż przez cały okres niby promocji Serve No One. Czyli innymi słowy, panie, panowie, grupa Centurion jest znów aktywna, wydaje nowy materiał i jest gotowa, by wziąć udział w każdym koncercie, jaki im zorganizujecie. Oczywiście, że tak. Tym razem Centurion będzie się pojawiał jak najczęściej tylko będzie można. Chcemy po prostu grać dużo dobrych death metalowych koncertów. Czy, tylko można. Czy myślicie już o kolejnym materiale, o kolejnej płycie, czy też na razie epka, gramy, dobrze się bawimy? Gramy, ale jednocześnie pracujemy. Bawimy się cały czas, oczywiście. Ale mamy już plan nowej, dużej płyty. Koncept już powstał. Tekstowy oraz muzycznie wiemy, co będzie się działo. Basilica of Lies jakby zapowiada kierunek, w którym będziemy szli na nowym materiale. Tak, to tak jak poprzednio mniej więcej na Serve No One, ostatni numer też jakby kierował, w którą stronę pójdziemy. I tak to też wygląda tym razem. No to w takim razie, szanowni państwo, taki jest Centurion 2017. Można już w tą sobotę z nimi się zderzyć pod sceną w klubie Woodu. Jak nie, to w nadchodzących miesiącach gdzieś w Polsce. A tymczasem posłuchajmy sobie utworu Basilica of Lies, do którego można sobie oczywiście zobaczyć teledysk na internecie, w różnych miejscach, no, który zapowiada nam tu, gdzie pójdzie Centurion w nadchodzącym czasie. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki również. Do zobaczenia na wszystkich, na najbliższych koncertach. Mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Tak jest. No i do usłyszenia przy okazji na pewno kolejnego materiału. No to na pewno. Jedziemy z tym koksem. Dzięki, cześć, do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.
To Centurion już od soboty będziecie mogli go nabywać od zespołu na koncercie. Zapraszamy serdecznie w sobotę do Warszawy, do Woodu Klubu. Tam bardzo dobry skład, zło i niedobro. No, generalnie, jeśli chodzi o ten materiał Extinction, to Centurion naprawdę robi nowe otwarcie. Adam jest skupiony. Tak, mimo że poprzednie materiały mi się podobały, to Extinction naprawdę mocno ryje beret, a tak naprawdę polecam zobaczyć ten teledysk, o którym właśnie była mowa, Basilica Flies, bo jest fajnie zrobiony. Ja lubię takie teledyski, gdzie jest dużo pokazane zespołu i tak naprawdę jest tak skręcony, fajnie zmontowany, że tam jest bardzo dużo ujęć zespołu podczas grania i to nawiązuje tak moim zdaniem do takiego oldschoolowego wideo z lat 90. Tylko, że tam wtedy była publiczność, a tu są robale. Są robale, tak. Które oglądają koncert. Robale, bo na Wejderze były robale, nie była i publiczność. Tu nie ma publiczności, są robale, ale tak, jest energia i ten materiał naprawdę robi dobrze. Dobrze się tego słucha. Przenosimy się na Śląsk w Rybniku. Na Śluńsk. Od paru lat stacjonuje grupa Indignity i nagrali demo 2 lata temu, a teraz nagrali najnowszy singiel, utwór nosi tytuł Consumed by Anhedonia, no i jest kawałem brutalnego death metalu. Yeah.
to rybnicki Indignity. Polecamy waszej uwadze, jeśli gdzieś spotkacie ich na swojej drodze albo ich muzykę. A ja już sobie przypominam tą maskę w ogóle z okładki Centurion. Ten. Widziałem ją w ich sali do prób. Aha. Bo byłem tam. Czyli to jest taki eksponat. No, wykorzystany, jak widać. Wykorzystany, tak. Można z nim zrobić różne złe rzeczy, na przykład wstawić na okładkę albo umawiać się z dziewczynami. Na dziewczyny lecą na taką maskę? Myślę, żeby zapytać, mogliśmy zapytać w wywiadzie, czy to się udaje. No, nos długi jest, naprawdę. Słuchaj. Też do wykorzystania. Prawdę powiedziawszy, to czy dziewczyna, czy chłopak, jak dobrze się zakombinuje, to się na wszystko poleci. Wróćmy do meritum sprawy. Nie spotkaliśmy się tu po to, żeby gadać o życiu, tylko o muzyce. Ale muzyka to też życie, wiesz. Wszystko się razem ze sobą łączy. No ale dobrze, lecimy. Było Indignity, a teraz? Tremendum. Tremendum to najnowsze dzieło warszawskiej grupy Hate, który w tym albumie zahacza o tematy wręcz pogaństwa. I nawiązania do kultur przedchrześcijańskich, słowiańskich. O, może tak to nazwijmy ładnie. Album, trzeba przyznać, że jest ciekawy. Na okładce jest ptak Kania. Podobno zwiastun zła. Tak. Generalnie Hate jest zespołem, który tak trochę jakby moim zdaniem zszedł ze sceny, gdzieś tam jest cały czas na jej uboczu. Bardziej popularni są i tak bardziej cieszą się taką stymą za granicą niż w naszym kraju. W naszym kraju jakoś tak zawsze postrzegani jako... Zbyt behemotowsko ostatnio grali. No wcześniej, znaczy to jest taki zespół, który zawsze był, bo tak, wcześniej na początku, no to uważam, ja na przykład powiem ci, że 3 dni temu puściłem sobie chyba 3. album Hate i powiem ci szczerze, mi się fajnie tego słuchało. Nie, oderwałem się od tego, że to było D-Side, bo wtedy pamiętam, zawsze mówiliśmy, o to takie D-Side. No, ale nawet na trzecim albumie już nie grali D-Side, tylko weszli w ten bardzo fajny... Taki death metal grali. Nowoczesny i bardzo brutalny death metal. Tak. I tego się genialnie słuchało. A bardzo później dobrze. Poszli w stronę Behemota... klawiszy, klamitu, ale Behemoth klimatów. Też jest w innym miejscu, tutaj właśnie też jest ta muzyka inna, ale mimo wszystko tak. Bardziej death metalowo. Jest death metalowo, ale też zarazem jest ten taki black metal, taki ten nowoczesny, taki bardzo transowy. No i fajny teledysk nagrali. Generalnie no warto dać im szansę, bo tak się trochę cały światek z nich podśmiewa, a ja tak sobie zawsze ich podsłuchuję, uważam, że to jest niezła muzyka, chociaż na koncertach potrafią trochę znudzić. Poprzednia płyta Morfozy mi się podobała, poprzednie parę wcześniej płyt mi się nie podobało, natomiast ta ma u mnie plusa, więc przyłóżmy ucho na 2 utwory z najnowszego albumu. Tak. Tak, Indestructible Pillar oraz Walk Through Fire. We'll be right back.
Black metalowo, ale do przodu, chętnie się słucha, znaczy dobrze, nie ma zamówki. Słucha, tak, i to jest, wiesz, ten taki kierunek, który jakiś czas temu Adam, lider zespołu, obrał, bo to jest takie właśnie połączenie tego death metalowego grania z black metalem i jedni to lubią, drudzy nie lubią, jedni kochają, drudzy nienawidzą, albo, a niektórzy są tacy, którzy po prostu mają w ogóle... Nieważne, no, lubią, nie lubią, słucha. Jest nowa płyta, gramy, słuchamy, może każdy sobie sam odpowie, czy lubi, czy nie. My teraz gramy coś ze Sztokholmu, zespół złożony ze samych starych wyjadaczy, którzy z niejednego pieca chleb jedli. Firespawn się nazywają, same znane nazwiska, sami doświadczeni muzycy wracają z nowym drugim albumem po 2 latach. No i co? Słuchamy. Nie ma co tego. Zagrajmy sobie utwór otwierający Serpent of the Ocean, a później tytułowy Reprobate.
Oni tak czerpią z wszystkiego, co? Tak, no. Słychać, tak? To, wiesz, każdy zespół jest znany nam, no i tam, ten drugi utwór zaczął się tak mocno, tym Morbid Angel. No ale to właśnie jest fajna zabawa, fajna, wiesz, muzyką, no, death metalem. Przy ostatnio, tydzień temu przypominałem, powrót do death metalu grupy Entombed, płytę Serpent Science, i stamtąd zagrałem utwór Masters of Death, gdzie opowiadałem historię death metalu, przewijałem się nazwy zespołów i tak dalej. To jest dalej taka zabawa konwencją. Tak, Serpent Science to jest doskonały album, jeśli chodzi o zespół Entombed, i w ogóle generalnie dobrze, że przypomniałeś, wrócę sobie do tego pysznego albumu. Tak jak na przykład zespół, który miał przestać ciśni, ale dalej znajdują fajne pokłady w death metalu, które warto odnowić, czyli zespół Bloodbath, tak? Tak, i oni to robią to samo. No, Bloodbath to jest taki też i Firespawn, bo właśnie to jest ten sam taki format zespołu w ogóle. Nie dość, że też Szwecja, to dodatkowo po prostu muzycy znani, grający death metal od wielu, wielu lat i potrafiący po prostu zagrać ten death metal na wszelkie sposoby. To tak można by powiedzieć, pewna gra, tak? Siedzą sobie, piją piwo i mówią sobie, dobra, to zróbmy tutaj utwór taki na modłę Florydy i w ogóle, no ale czerpią z wszystkiego i tego się dobrze słucha i z przyjemnością zobaczyłbym. Ale robią to bardzo zawodowo i bardzo zawodowo, dobrze. Bardzo dobrze to robią. Pięknie nie odkrywają sobie Ameryki, ale przecież nie tak. Po to tworzą tą muzykę. Nie po to, ale tego się doskonale tak właśnie słucha i z przyjemnością zobaczyłbym ich na żywo. To teraz zespół, który znamy i lubimy, nazywają się Resurgency. Oj. Kiedyś nam mocno zawrócili w głowie przy okazji ich wydawnictwa dla Helltrasher. To było parę lat temu, a teraz jest nowa płyta No Walls, No Nor Gods Beyond. No i cóż, posłuchajcie, jak to brzmi, jak to gra. Warto przyłożyć ucho.
dobrze ładnie robi Resurgency, co nie? Oj, bardzo dobrze robi, tak. Czyli nazwa, jednak dobra marka, to jest to, co lubimy i chcemy słuchać. No, polecamy. 5 lat czekaliśmy na ten album nowy, ale jest. Tak. No Worlds Nor Gods Beyond. A my wracamy teraz, żeby nie przedłużać. A nie, sorry, miałem powiedzieć to i tamto. To mów. Ponieważ gramy dzisiaj w bardzo świeże materiały, w tym i takie, które premierę będą miały dopiero pojutrze. Powiem o tym, co za chwilę lada dzień się ukaże. U nas Prechlischen Kundlen to jest z południowej Ameryki bardzo zła rzecz, którą kiedyś w Zakładzie Patologii Dźwięku proponowaliśmy. Valenfire też na początku, już w przyszłym tygodniu będzie można sobie nabyć. Fear Those Who Fear Him. Suffocation też już za tydzień z hakiem. Impetus Ritual, Bronek Hope, czyli Broken Hope. Nowe będzie? Tak. O, proszę. Mutilated, Assimilated. Oraz Dying Fetus. Pod koniec czerwca to jest to, co zapowiedziane, tak więc brutalnych akcji... No, będzie sporo tego, naprawdę. Brutalnych akcji nigdy nie za wiele. No to w takim razie Masochist na poprzedniej płycie miał Crashdem, to teraz będzie Hangdem. Yeah.
świetnie wymyślił te zwolnienia Morbid Angel kilkanaście lat temu. Tak, do tej pory w ogóle robią wrażenie. I korzystają z tego wszyscy. Tak. To Masochist. No i świetnie się tego słucha, tak? Dzięki temu, że można zaczerpnąć z pomysłu, który wymyślili kiedyś mistrzowie. Ale ta płyta naprawdę jest świetna, jeśli chodzi o samą jej narrację w ogóle, bo jest taka jakby najbardziej dojrzała. Jeśli chodzi o Masochist, to te utwory właśnie nowe mają wszystko w ogóle. No ale ile można album stworzyć z nieustranną sieką? No chyba, że się jest Anima Damnata, no to oczywiście. Tak. element przejścia między tym, co było, a tym, co jeszcze będzie.
To jest nowe Pandemonium Nihilist, oczywiście. To już słyszeliście u nas nieraz, a stare albumy Pandemonium i jeszcze pod nazwą Domain, na przykład druga płyta Pandemonium, która wyszła już pod nazwą Domain, ale tytuł płyty Pandemonium, więc wszystko jest tak jak trzeba. Bardzo dobry, który ja lubię, strasznie brzydkie, brudne brzmienie, ale uwielbiam album za, ten album za to. Można nabyć tak jak chociażby The Ancient Catatonia dzięki Old Temple i polecam. Jeśli chodzi o brzmienie, to ten nowy materiał brzmi tak samo w ogóle surowo. To mi się podoba w ogóle w Pandemonium, że na tym nowym materiale zachowali w ogóle tego ducha zespołu w ogóle, bo no jak nie patrzeć, on powstawał trochę inaczej. Główny wokalista już nie jest głównym wokalistą, tam się trochę pozmieniało, na koncertach też. Znaczy, na tym płycie jest wokalistą, nie gra na gitarze, ale na koncertach nie jest wokalistą. Mhm, ale on też w pełni tutaj też nie śpiewa, bo ten drugi wokalista śpiewa i to oni mają bardzo podobne wokale, to jest w ogóle dla mnie zasadniczo ciekawe rozwiązanie. Bo no, ten gitarzysta, który teraz jest na wokalu, on brzmi dosłownie jak lider zespołu, ale tak, ale na koncertach już nie gra i to jest dla mnie takie zagadkowe, ale mimo wszystko bardzo lubię ten album, tak, często sobie też go puszczam, tylko tam się w ogóle wszystko pozmieniało, takie marketingowe wszystko, ale ładnie przeszło. Muzycznie pozostało wszystko tak samo, no i zachowane w 1000%. Powiedz, co jako słuchacz ciebie obchodzi poza muzyką? No ja tam. Życie gwiazd cię interesuje? Wnikam. No tak. Życie gwiazd jest najważniejsze. Hell Thrasher Productions niedługo wyda najnowszą płytę Liosa Zabójstwa Piekła. No to posłuchajmy, jak ten album się zapowiada. Nie da.
всю душу на кавалки порву. Sporo tu gruzu było. Jak ci się podoba ten białoruski zespół pochodzący rodem z Mińska? No mówię, sporo gruzu. Dobrze się tego słuchało. Fajne, co nie? Tak. Zapowiada się dobrze, to Helltrasher Productions niedługo wyda. Przypomnijmy nazwę zespołu, niech sobie wszyscy poszukają. Jest bardzo łatwa do zapamiętania. Słuchajcie, po słowiańsku Liosa Zabójstwa. Więcej chyba nie muszę powtarzać, prawda? No, tak. Poszukajcie teraz. Jak nie, to Helltrasher Productions. To jest po obcemu, zagranicznemu, po germańsku na pewno nie zapamiętacie. Dobra, jedziemy dalej. Teraz będą Finowie, starzy wyjadacze. Nazywają się Baratrum. Ich najnowszym album i bardzo świeżutki nazywa się Fanatico. No i jedźmy sobie do przodu. Co na przykład? A może tak, Pope Corpse Tattoo na dobry początek? Ładnie bardzo dobrze. Brzmi. We'll be right back.
Baratrum jak zwykle najbardziej źle, brzydko i najgorzej. No, szalone. To prawda. Popcorn Tattoo oraz Sadistic Pleasure to dwa utwory, które wybrzmiały przed chwilą. A na dobranoc, bo już pora się żegnać, bo to koniec zakładu patologii dźwięku, zagramy sobie Medico Pesta, który wrócił też po paru latach. Tak, i naprawdę dobrym albumem. Znaczy materiałem, to jest epka tak naprawdę, to nie jest pewien album. No tak, chociaż o ile ich debiut był czymś nowym i takim świeżym, to tutaj już nic nowego i świeżego nie ma, bo chyba post-black metal już nie jest nowy i świeży. No już raczej nie jest, tak, to prawda. No ale jest, słuchamy, dobrze się tego słucha, więc Stigmata Martyrs, Herzogian Darkness nas tutaj dziś na dobranoc pożegna. Dziękujemy za uwagę. Kazimierz Walkwasa. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym, już czerwcowym, zakładzie patologii dźwięku.